I witam Was na kolejnym meczu, w którym na korcie centralnym grają Michał Tarapacki z Sanoka i Miłosz Sroka z Przemyśla. Michał przegrał pierwszego gema z Miłoszem 1-0, a dla Państwa informacji podam, że Miłosz już jest po meczu z Michałem Piegdoniem, który to mecz wygrał 4-1, 4-2, natomiast Michał Tarapacki, dla niego jest to bardzo ważny mecz, bo już dwa mecze przegrał z Jakubem Zmarzem 1-4, 2-4. Oraz z Miłoszem Marszałkiem po tak zwanym super tiebreaku z 3-10 również porażka, a więc ten mecz decyduje, czy wyjdzie z grupy. Bardzo ładny return i kolejne punkty dla Miłosza. I po długiej wymianie punkty dla Miłosza, który obecnie zajmuje 105. miejsce w rankingu pierwszej ligi tenisa. Zdradził mi, że
trenował w Hiszpanii w szkole Rafaela Nadala i obecnie trenuje i pomaga mu w karierze jego menadżer Alexander Reben. I w pierwszym secie stan 2-0 dla Miłosza. Dla Miłosza jest to pierwszy turniej po kontuzji pleców. W związku z tym jest bardzo ważny powrót, gdyż sezon będzie dość długi. Myślę, że na kortach otwartych będzie można grać jeszcze w październiku spokojnie. Także przed nami jeszcze 2-3 miesiące gry na świeżym powietrzu. Obaj zawodnicy są leworęczni i po udanym skrócie nie dobiega do piłki Michał. Stan meczu 3-0 dla Miłosza. Kolejny skrót w wykonaniu Miłosza, bardzo skuteczny. Autowy pierwszy serwis. Miłosz zaznacza ślad. Mówiłem Państwu o tej procedurze, jaka obowiązuje. Należy zaznaczyć ślad i przekonać tym samym przeciwnika do popełnienia błędu. Jak widać, nastąpiło lekkie rozluźnienie w zmaganiach Miłosza.
zagranie przy siatce Michała. Widzimy teraz coraz więcej odwagi w zagraniach Michała, no ale nie ma jak gdyby wyjścia, jest 0-3 w pierwszym secie. Musi coś zmienić w swojej grze, żeby przynajmniej dorównać kroku swojemu przeciwnikowi. Mankamentem jest pierwszy serwis Michała. W momencie, kiedy popełnia błąd, to wskazuje siebie jak gdyby na atak z drugiej strony, bezpośredni, i w tym momencie traci seta pierwszego, wynik 4-0 dla Miłosza. Rozpoczynamy drugiego seta. Pierwsza wymiana. I skuteczny atak Miłosza, choć nie za mocny. Była szansa, żeby tą piłkę wygrał Michał. Niestety uderzenie w siatkę i 15-0. Pierwszy gem drugiego seta staje się łupem Miłosza i on obejmuje prowadzenie w drugim secie 1-0.
Punkt zdobywa Michał po błędzie Miłosza niewymuszonym. Piłka, jak widać, spadła na linię, zostawiła ślad, a więc piłka dobra, punkt dla Miłosza. Jak widać, kolejny podwójny błąd pozbawia możliwości zdobycia honorowego gema. Wynik 2-0 dla Miłosza Sroki. Nieznaczny aut
i punkt dla Michała. Jak widać, Michał w jednym momencie zaciska pięść po udanym zagraniu, w drugim nie potrafi obronić punktu. Następuje frustracja. Zobaczymy, jak serwis, który jest bardzo ważnym elementem gry na punkty, gdyż dobry serwis pozwoli ustawić przeciwnika oczywiście w sytuacji obronnej i mamy szansę na to, ażeby zdobyć punkt bezpośrednio z serwisu. Oczywiście wracamy do tego, że musi on być mocny i skuteczny. Michał Tarapacki zdobywa pierwszego gema w drugim secie i doprowadza do stanu 2-1 dla Miłosza. Jak widać, nic nie poprawia się w pierwszym serwisie Michała. No i po drugim serwisie, znacznie słabszym, jak widać, Miłosz przechodzi od razu do ataku i zdobywa kolejne swoje punkty. Kolejny podwójny błąd powoduje, że mamy już 3-1 w drugim secie dla Miłosza, a więc serwuje na mecz. Jak
Chcesz to możemy. Chcesz tak? Bardzo ładne techniczne zagranie, sprowadzenie przeciwnika do siatki i oczywiście minięcie go skutecznym lobem powoduje, że punkt zdobyty przez Miłosza był oklaskiwany przez kibiców tutaj na kortach jako jedna z najładniejszych akcji tego meczu. I skuteczne zagranie, tak zwany winner po krosie, daje zwycięstwo Miłoszowi w drugim secie w stosunku 4-1 i cały mecz wygrywa on 2-0.